Słuchajcie, Magdalenka już nam nie domaga. Tutaj może go przygotowują do walki, wkurzają go tutaj w tej klatce. Słuchajcie, nie myślcie sobie, że to jest byk z Wall Street. To mamy nowy problem z samochodem. Dzień dobry, witamy w nowym vlogu, tutaj Northside Blog. Dzień dobry. Aga i Daniel oraz resztę ekipy, Magdalenka gdzieś tutaj chodzi. Mając nadzieję, że orzeł jej nie porwie. Zgadza się. Słuchajcie, jesteśmy w przepięknym miejscu. Co prawda było bardzo ciężko dojechać samochodem. Musieliśmy kropka poprosić, żeby wjechał na wysokość ponad 1000 metrów. Wiemy o tym dobrze, że ma problemy kropek lekkie, ale już wiemy, co się stało. Więc zobaczcie, co spotkało nas przed przyjazdem tutaj. Cisza. Cisza po prostu teraz nic. Okej, to mamy nowy problem z samochodem. Dobra, rozkręcam, podłączam tester. Odczyt kodów usterek. Nie, no nie ma żadnych kodów. No. Trudno, trzeba zmienić po serwis. No idą chłopaki. Biegną chłopaki, bym powiedziała nawet. Aga, spakowany już samochód? Tak. Dobra, okej, to weź sieć, ja muszę zjechać. No. No jak ty masz wy... Ja nie wiem, o co mu chodzi, no. Ale o co mu chodzi? No jak ty masz go... Masz skręcić kołami, ja rozumiem, tak? Aga, siądź za kierownicę, okej? Okej. Jak on mnie chce nas wyciągnąć na prosto? Tego jeszcze umrali. Co to za wariat? Nie kręć go, Aga, no! No nie kręcę go, ale no Boże, chcę nakręcić tą sytuację! Więc jesteśmy dobrej myśli, że to był akumulator. Z tego miejsca będziemy jechać do miejscowości Ronda. Jeszcze zrobimy tylko serwis, jak zjedziemy z tego pagórka. No i zobaczycie, jaki romantyczny wieczór spędziliśmy wczoraj. Jak piękny był zachód słońca. Przyjeżdżają tutaj paralotniarze startować właśnie z tego miejsca. I nie tylko paralotniarze przyjeżdżają skakać. Dokładnie. Dobra, okej. Okay. Teraz będziemy stąd jechać w dół. Zrobimy serwis i widzimy się w miejscowości Ronda. Serwis mamy ogarnięty, także jedziemy dalej. Zaledwie 800 metrów od parkingu, już wchodzimy na starówkę. No i mijamy dwa najstarsze mosty prowadzące do miasta, czyli pierwszą przepaść. Pierwszy most to jest Puente Viejo,
a następny most to jest Puente San Miguel. Nie Miguel. Tak, Miguel, Miguel, masz rację. Te nazwy są bardzo ciężkie. Słuchajcie, od tego miejsca zaczniemy i będziemy podążać w kierunku tego najpiękniejszego mostu, który jest ronda, właśnie jest znane z tego widoku. Idziemy dalej. Właśnie doszliśmy do starożytnych łaźni, które są też bardzo popularnym miejscem tutaj w rondzie. Ale my chyba nie będziemy się decydować na wejście tutaj. Więc tylko wam tak pokażemy z tej perspektywy, jak to wygląda. Też chodziło o to, że tu płynęła najpierw woda zimna, potem woda ciepła, a potem woda gorąca. I tak sobie się tutaj pluskali. Dotarliśmy do przepięknego pałacu, który ma... Czekajcie, bo jest mistrz drugiego planu. No. Dotarliśmy do pałacu rodu Salvitiera. Na górze jest herb, na balkonie pięknymi barokowymi fasadami stoją cztery figurki. Jedne zasłaniają genitalia, a drugie pokazują języki. Tu jest troszeczkę nawiązanie do czasów Inków. Nie wiem, z czego to się bierze, ale dlatego, że to miasto jest tak stare, to zostawiło tak wiele po sobie śladów innych narodów, które tutaj mieszkały. Jest, złapaliśmy chwilkę, żeby coś powiedzieć. Tłumy, jak zwykle. Słuchajcie, ten most dzielił dwie dzielnice, muzułmańską od chrześcijańskiej. Dobra, podejście numer dwa. Podejście numer dwa. Ze względu na tłumy mamy trochę utrudnienie. Stoimy przed najpiękniejszym mostem w Ronda, na Rondzie. Który, miejscowości Ronda. Tak, który łączył... Okej, okay, podejście numer trzy. Podejście numer trzy. Stoimy przed najpiękniejszym mostem w mieście Ronda, który łączy dwie dzielnice, chrześcijańską i muzułmańską. Nie pytajcie, jak one się nazywają, bo kompletnie leżymy z nami. Wyświetlimy. Wyświetlimy, tak. Nie pamiętamy, jak się nazywał ten wąwóz, ale wiemy, że ma 160 metrów głębokości. I zobaczcie, za nami majaczy okienko. Takie w moście. Tak. O, tam, no, widać się z tyłu. I co to było? Więzienie. Cela więzienna. Słuchajcie, za $1 000 000 tam bym chciała zostać. Piękny widok. Tak. I podobno to miało być więzienie, z którego nie można uciec. Ale super wygląda. Właśnie już przeszliśmy na drugą stronę mostu. Z tej strony jeszcze słońce nie oświetla, więc może tak nie widać go bardzo dobrze, ale na zachód podejrzewam, że jest petarda. Słuchajcie, nie myślcie sobie, że to jest byk z Wall Street. Ten na Wall Street ma troszeczkę głowę niżej. Słuchajcie, kupiliśmy bilet na koridę, właśnie idziemy zwiedzać. 18 euro zapłaciliśmy za wejście. Idziemy zwiedzać arenę, nie koridę, ale to jest arena koridy, tak. Jak Aga mówi, że czuć jeszcze tutaj zwierzęta, właśnie tutaj młodzi torreadorzy ćwiczą swoje umiejętności. Są takie stalowe grodzie i tymi korytarzami do areny. Aga, mówię, że tutaj trenują? Ale konie.
Okej, okay. Nie byki? Nie, ponieważ kiedyś... Ja wiem, kiedyś były konie używane. Konie były używane i właśnie tutaj najsłynniejszy toreador wzniósł to prawo i pokazał, że można walczyć z samą włócznią. Czym się zabija byka, nie wiem. No szpadą. Szpadą, włócznią, czy czym tam. Szpadą. I... Tutaj może go przygotowują do walki, wkurzają go tutaj w tej klatce. No pięknie, tutaj pięknie. Niczym rozświecone byki wpadliśmy na arenę. To właśnie na tej koridzie zmieniono bardzo zasady. Wymyślono czerwoną płachtę na byka, tak zwaną moleto. To właśnie tutaj, w tym miejscu, słynny toreador stoczył ponad 6500 walk z bykami i nie został nawet draśnięty. Czyli stał na nogach, na równi z bykiem i zabił go mieczem. Mieszkańcy twierdzą, że jest to największa kamienna arena w Hiszpanii, ale jest to mały haczyk, ponieważ dotyczy ona piaszczystej areny. To tutaj mieści się 5000 osób na tych wszystkich ławkach, natomiast dla porównania w Sewilli jest 12000, a w Madrycie 24000 ludzi. I tutaj do dzisiaj odbywają się walki byków. Jest pełna impreza, przyjeżdżają wszyscy, którzy interesują się tym tematem. Niestety. Okej, okay, idziemy zobaczyć tu jeszcze rekwizyty. Czy tu jest wejście, czy tu jest wyjście? Nie wiem. O, no foto jest. Oj, nie pokręcimy. Nie wiem, czy ja bym wyskoczył z takim na arenę. On by mnie nie dogonił, tak mi szybko uciekał. Wyjście przez sklepik. Można sobie kupić suwenirki. O, jaki Fernando! Nie zabijajcie mnie! Jak wyglądasz, jak jesteś głodna? A jak jesteśmy głodni, to jesteśmy źli. Dlatego teraz robimy mały break. Idziemy z powrotem do samochodu, zjemy coś i wracamy, bo jesteśmy głodni. Dokładnie, ale mamy ugotowany obiad i nic nie będziemy kupować. Właśnie. No, są straszne rzeczy i pięknie pachną. Jest jeszcze McDonald's do tego. Wariat jeden. Dobra, idziemy jeść. Pojedliśmy, wracamy do gry. Słuchajcie, idziemy dalej zwiedzać rondę. Próbujemy. Tym razem idziemy z Magdalenką, mamy wózek. A to znaczy, że to będzie kilka godzin więcej. Zgadza się. Na pewno będzie dużo ciężej. Wózek trzeba będzie wciągnąć na górę. A na początku Megi musi się załatwić, powąchać sobie, wtedy przyspieszymy. Jak szliśmy tutaj z rana, było cisza, spokój, a teraz jest ruch jak nie wiem co. Ciężko poruszać się z wózkiem. Nie, musimy ulicą, Aga, przejść, ten nie przejdziemy. Jest za wąsko. Słuchajcie, Magdalenka już nam nie domaga. Jest troszeczkę gorąco dla niej chyba. Co prawda. Nie chce wyjść. Jak stawiamy wózek, to parkujemy go w cieniu, ale mimo tego jest jej bardzo gorąco. Zobaczcie, dotarliśmy na taki piękny taras. Są takie balkony, można zobaczyć, można spojrzeć centralnie w dół, przepaść, ale jest niesamowicie. Prawie wszystkie domki mają baseny. Niesamowicie jest. I tam będziemy spać. O, tam właśnie. Tam to jest. Podejdźmy jeszcze na ten balkon.
Niesamowity widok. Dotarliśmy na w sumie bardzo ważne miejsce w rondzie. Tak, najważniejszy plac, ponieważ to tutaj Andaluzja i jej konstytucja zostały zatwierdzone po wielu, wielu wojnach i różnych potyczkach. Rakli również powstał herb, powstała flaga i powstał hymn, ale pięknie, nie? Zabytki są piękne. Słuchajcie, chyba z tego miejsca będziemy uciekać już do samochodu i będziemy przejeżdżać autem w tą miejscówkę, którą pokazywaliśmy wam wcześniej. Także śpimy dzisiaj pod mostem. Oby. Tylko, że to będzie piękny most. No, żeby się udało. Dobra, lecimy do auta. Dojechaliśmy na nasze miejsce na nocleg. Tam stoimy kropkiem, troszkę widać dach. Co prawda musimy wyprostować auto, ale zobaczcie z drugiej strony jaki piękny widok. Tam byliśmy na tych tarasach właśnie, szliśmy tymi tarasami, które były na tym klifie. Coś niesamowitego. No i ta skała taka przyklejona, nie? No super. W kształcie falusa. Tylko okay. Ja to widzę. Nie wiem, zostawcie komentarz, co wy widzicie, patrząc na tą skałę. Tamtą właśnie, tą. Dobra, idziemy do góry. Trochę wspinaczki nas czeka. Słuchajcie, dotarliśmy. Gromuliśmy się. Przepiękny widok, bardzo majestatyczny. No nie dziwota, ponieważ budowano go 42 lata. No ale dobrze, bo poprzedni, który budowano zaledwie kilka miesięcy, runął, zabierając ze sobą również 5 tysięcy osób. Właśnie nam bateria pada. Musimy się śpieszyć. Papa, trzymajcie się. Słuchajcie, z tego miejsca będziemy kończyć tego vloga. Zapraszamy do subskrypcji, do komentowania, łapka w górę i tak dalej. Dziękujemy. Telefonem. Musimy dokręcić telefonem, bo nam bateria padła w GoPro, dlatego kończymy tego vloga, jak wcześniej mówiliśmy. Zapraszamy do subskrybowania, do komentowania. Serducho, łapka w górę, dajcie znać, to dla nas ważne. Dziękujemy, że jesteście, bo naprawdę nam to pomaga i dodaje nam skrzydeł. Także zapraszamy was już z tego miejsca na następnego vloga, a gdzie? Zobaczcie w następnym vlogu. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.